Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ragnaroka. Mam dzisiaj potężną sesję przede mną, już trochę za mną, więc jakby dla własnego dobra nie chcę przedłużać wstępu. Jesteśmy w Muspelheimie razem z Thorem, zobaczymy gdzie nas maska zaprowadzi. Ewidentnie nie miała nas zaprowadzić do ołtarza, prowadzi nas do czegoś innego, do czego trochę się boję, bo nie wiem. Odyn wie, pewnie. Albo się domyśla, albo też nie wie. Nie wiem. Nikt nic nie wie. Lecimy przed siebie, bo Thor nam grzmotnie, jak nie będziemy mu wskazywali, dokąd mamy iść. Niewątpliwie tutaj. Dlatego, moi drodzy, zostawcie lajka, jeżeli lubicie tę serię. A wiem, że ją kochacie. Wiem, że... Zupełnie jak Bóg. Ja wiem, że ta seria jest wręcz waszym życiem. Podobnie jak ja. Nie jestem pewien, czy chciał tego słuchać. Jeszcze raz maski muszę użyć, to naprawdę? Tu. Jesteśmy na miejscu. O, okej. Okay. Gdzie on jest? W lawie? Nie wiem. On, ale co, że Surtr? Nie, to kolejna część maski. Wyssałem ją prosto z lawy. Jo! O, nie, tylko się nie spal. Szybko, kurwa. O, jebaniutki, ty, użył tarczy magii, ochronił rękę. Rada na przyszłość. Wsadzanie łapy do lawy nigdy nie jest przyjemne. No, zależy. Nie myślałem. Dobrze. To tylko przeszkadza. Dobra, zbierajmy się stąd. I Loki, nie próbuj mnie więcej wykiwać. Dobry z ciebie chłopak, ale jesteś gigantem. I ciebie też z rozkoszą zabiję. Pół gigantem! Weź się odszedł ode mnie, Thor, a ty jesteś gruby. O, i co? Loki, szczelina pojaśniała. O. Spójrz, wspaniale. Im więcej maski, tym szersza szczelina. Jest kompletne. A ty nasz czapę założył. Ale nie przetłumaczyć. Jeszcze nie. Wiesz, mam pewną teorię. Jeżeli znajdziemy resztę tej maski, będziemy mogli spojrzeć przez nią na to, nie ryzykując utraty oka. Albo gorzej. O to chodzi. Nie. Zgrany z nas zespół. Co nie? Co nie? Że tworzymy zgrany zespół? Tak jak ty i Baldur? Dogadaliście się jakoś? Thor był wspaniały. Dużo mnie nauczył. On cię czegoś nauczył? Doprawdy? No dobra. Czego go nauczyłeś? Niczego. Przecież ja nic nie potrafię. No właśnie. Ciężka relacja. Zastanawiałem się, gdzie to jest. Właściwie to trochę się domyślałem. Zmieniłeś zdanie? Nie wiem, dlaczego przybyłem do Asgardu, ale wiem, że nie po to, by być szpiegiem. Wiedz, że możesz mi zaufać. Jeśli mamy to doprowadzić do końca, ja muszę ufać tobie. A zaufanie trzeba zdobyć. Weź to i zajmij się resztą. Jeśli zostajesz, rzecz jasna. Powiedz mi, czego naprawdę tam szukasz. Przetłumacz mi to, a wszystko ci powiem. W tej kwestii, młodzieńcze, możesz mi zaufać. Absolutnie w to nie wierzę, ale chyba nie mam żadnej innej opcji. Ta maska w tej chwili to jedyny wyznacznik tego, czym się powinienem zająć. Wróć do swojego pokoju. I ta cholerna szczelina, co to jest? Wygląda ewidentnie jak przejście do jakiegoś innego świata, ale wątpię, żeby tym było. Odyn próbował w to zerknąć i stracił oko, więc brzmi jak może jakaś taka nieskończona baza wiedzy, albo nie wiem, prawda, wiecie, taka prawda, w którą nie można spojrzeć jakby w normalny sposób, nawet jeżeli jest się władcą bogów, bo po prostu to za dużo. Kto wie? Przekonamy się już pewnie niedługo. Maska ewidentnie mi się kojarzy z maską z maski z Jimem Carreyem. Nie będę już tego może powtarzał. Wiecie, o co chodzi. Ile czasu spędza na czytaniu? Trochę mu zazdroszczę. No zajebiście dużo tego wszystkiego tutaj ma. I na dodatek ultra dojebaną złotą skrzynię z przedmiotami. Poproszę! Co w środku? Zaklęcie jakieś? Akcesorium? Runiczna pojemność, akcesorium. Kamień księżycowy, który emanuje runiczną mocą. No dobra, dzięki Odyn. Może Tyr go przyniósł? Wait, gdzie jest grecki instrument? Który to był grecki instrument? Gdzie on leży niby? Nie zauważyłem, gdzie ten grecki instrument niby jest. Tutaj jakieś kamienie, jakieś dzbany, ewidentnie wybuchowe, bo czerwone. Że Tyr przyniósł grecki instrument? Nie wiem, gdzie on dokładnie ten instrument zobaczył. Na tej półce? Może gdzieś tam u góry? No, tutaj w ogóle kamienie sobie lewitują, to też jest interesujące. Ciekawą ma tą pracownię. Trochę mu akurat jej zazdroszczę.
Tutaj mamy te drzwi runiczne, które otwieramy. Kurde, no ewidentnie, to jest takie podziemie zbierania wiedzy. Tam jest czaszka jakiegoś wielkiego zwierzęcia, wygląda to jak smok. Kurde, no, pozazdrościć Odynowi tej jego bazy wiedzy. Smocza czaszka w bibliotece. Nic takiego. No, od razu smok, okej, rozumiem. To... Nigdy nie lubiłeś Tora? Zdaje się, że zalazł ci czymś za skórę. Ktoś tu węszy, niegrzecznie. Nie, rozumiem, ale to nic z tych rzeczy. On, no, szczerze mówiąc, to inaczej nic do niego nie dociera. Mówię serio. Spróbuj być dla niego miły, to sam się przekonasz. No cóż, Thor ma zdecydowanie ciężki charakter. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto potrafi do niego sensownie dotrzeć. Wątpię, żeby jego żona nawet potrafiła, chociaż nie upatrywałbym się ubóstw jakichś niesamowitych więzi małżeńskich. Postaram się nie myśleć małżeńskich. O tych kamieniach. Okej. Okay. On znowu krucze tornado odpalił, zwinął się, poszedł pójść, nie wiem, gdziekolwiek. W dowolny z 9 światów zbierać dalej wiedzę. Czy w jego gabinecie jeszcze coś ciekawego może znajdę? Coś mi się nie wydaje, pewnie wyjdziemy stąd. Jelo, do widzenia. O, ale skrzynia jakaś jest! Dziękuję bardzo! Jeszcze bardziej okradamy Odyna, no lepiej być nie może. Tutaj kolejne przedmioty. Jakiś debil przyszedł tutaj i hajs rozrzucał dookoła. Czy tam srebro, no ale srebro musi być chyba walutą, nie? O, Boże, Boże. Dobra, chodźmy do pokoju. Kto nas tutaj zaraz za drzwiami zaskoczy? Nikt? Byłem pewien, że ktoś nas przywita. Czy może ta kolejna córka Thora? A może Sif? A może sam Thor? Heimdall ma mi coś do powiedzenia? Czyżbyś chciał się teraz zaprzyjaźnić? No, właśnie pomogłem Przechojcu. To czyni nas sojusznikami. Tak, o ile nie miałbyś jakichkolwiek nieczystych... Ciekawe. Nie masz już bladego pojęcia, co tu właściwie robisz. O! To jest dokładnie to. Zazdroszczę Wszechojcu. Zawsze dostrzega w innych zalety. A ja widzę tylko to, kim naprawdę są. Nikt nigdy nie mówi tego, co myśli. Jedni okłamują świat, inni siebie samych i nawet o tym nie wiedzą. No jesteś ty. Nie masz pojęcia, czego chcesz. Nie wiesz nawet, kim jesteś. Ale musisz wiedzieć jedno. Będę miał na ciebie oko. Nawet w szeregach wszechświata. Cóż, problem tożsamości Atreusa pojawia się od samego początku nawet poprzedniego God of War'a. Poprzedni był troszeczkę bardziej tajemniczy, ponieważ nie wiedzieliśmy nic o jego pochodzeniu, jego prawdziwej roli, jego drugim imieniu, jego matce, jego przeszłości. Teraz już troszeczkę się to wszystko bardziej wyklarowało, tylko o ile w poprzednim God of War'ze Loki dowiedział się, kim może być, teraz nadszedł czas, że musi zdecydować, kim chce być. A to już jest troszeczkę głębszy problem. Ojciec ci nie dokuczał? Nie, nawet poszło lepiej niż się spodziewałem. No wiesz... Czy to miecz z gabinetu dziadka? O tak, ma na imię Ingrid. Przywitał się. Cześć Ingrid. Jej, Wszechojciec naprawdę ci ufa. No, cieszę się, że to przetrwałeś. Hej, ja też. Jutro pogadamy o walkiriach. No pewnie. Ta Frut zdecydowanie więcej po ojcu odziedziczyła. Zarówno budowę ciała, twarz, a także włosy, chociaż ona troszeczkę lepiej o nie dba. Przynajmniej je zaczesuje, ale naprawdę ogniste, tak? Jakby matka się puściła z surtrem, nie będę kłamał. Mogę coś podsłuchać. Let's go. Wiesz, to całkiem niezły miecz. Nie wściekam się, tylko martwię. Wiesz, że nie tego dla niej chcę. Nie chcesz, żeby miała miecz? Nie chodzi o to, że go ma. Tylko do czego go wykorzysta? Powinieneś to rozumieć. Tak, rozumiem. I też nie tego dla niej chcę. Nie musisz się martwić. To mądra dziewczyna, mądrzejsza niż jej ojciec. Wiesz, co racja, to racja. Niełatwo, nie trudno być mądrzejszym od Thora. Chodź tu. Atreus, weź kurwa! Jesteś w takim wieku, że zrobiłbyś wszystko, żeby wykorzystać taką okazję do podsłuchania tego, co się tam wszyscy wiemy w tej chwili dzieje. Weź, nie bądź takim
świętoszkiem i po prostu przyłóż ucho do drzwi i po prostu analizuj odgłosy Ruhańska. Co jeżeli oni tam w tej chwili produkują kolejnego boga, który będzie dla nas niezwykłym zagrożeniem? Zapłodni ją, urodzi się w 3 dni, a w kolejne 3 dorośnie, a w kolejne 3 dni zawojuje cały świat. Zdobędzie władzę. Wszechwładzę. No. Pokona Odyna. Ale dziwny dzień. Co, idziemy spać? To jest teraz nasz cel? Czy sobie pogadamy z naszym mieczem? Nie jestem nawet pewien, co teraz Atreus chce zrobić, a nie jakie ma opcje. Czy my pójdziemy spać i wstaniemy sobie kolejnego dnia, znowu pójdziemy do dziadzia i pogadamy z nim o tym, o, co możemy dzisiaj dla ciebie zrobić, gdzie będzie kolejna część maski? Ale tak, niestety zaczyna się dziać to, o czym mówiłem, jeżeli faktycznie Heimdall odczytał Atreusa i on wewnętrznie nie ma zielonego pojęcia już po co tutaj przyszedł, kim jest, no to zaczynam się obawiać, że troszeczkę perspektywa boskości i bycia asem może go kusić. I to jest niebezpieczne, ponieważ, cóż, jeszcze bardziej pcha to nas w kierunku spełnienia się przepowiedni, o której wcześniej słyszeliśmy. Mamy tutaj te różne łuki, sam nie wiem ostatecznie, który mi najbardziej pasuje. Łuk asów brzmi okej, ale tutaj po prostu zdolności łuku runicznych przywołań mają mocno skrócony czas odnowienia. To jest całkiem zajebiste akurat i zupgrade'owałem go sobie. Nie było mnie stać, miałem drewna z Idaliru. Mam tylko szpona na drugi poziom, ale to była głupia inwestycja, bo nie podoba mi się, jak on strzela. Mocno zwiększone obrażenie od efektów z runicznych strzał. Ten też jest fajny. No jest taki najprostszy, powiedzmy, z całego tego naszego zestawu, ale też wydaje mi się najsensowniejszy. Nie, to nie jest ten, to jest szpon. Szpon ma na drugi poziom. One są wystrzeliwane w normalny sposób. To jest nasz podstawowy łuk, a teraz mamy ten łuk asów. Kurde, sam nie wiem, w co zainwestować, ale szczerze, chyba się będę trzymał tego szpona. On mi najbardziej pasuje. Te wszystkie wymyślne łuki jakoś tak do mnie nie przemawiają, więc zamontujmy sobie tego. Drewna miałem całkiem sporo, żeby je zupgrade'ować. Mamy tutaj jeszcze te różne akcesoria, niektóre znalazłem. Używanie runicznych przywołań natychmiast uzupełnia wszystkie runiczne strzały, wzmacnia je na pewien czas. Dobra, nie będę teraz wnikał specjalnie w ten cały warsztat upgrade'owy. Chodźmy spać, zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Czy my tak po prostu sobie dupniemy? Jest środek dnia, zaznaczę. A my pewnie bardzo zmęczeni. I ta cholerna maska. Zaraz ją założy, zmieni się w zielonego kolesia, wyciągnie z kieszeni karabin maszynowy. Mam wrażenie, że trochę go jara to, że on jest tutaj tak integralną częścią czegoś, co Wszechojciec chce zrobić. W sensie zaczyna odkrywać swoją nową rolę i nowe przeznaczenie w Asgardzie. I mam wrażenie, że go kusi. Albo po prostu ma kryzys tożsamości i chciałby wiedzieć, kim jest, jakie jest jego miejsce w tym świecie, jaka jest jego rola do spełnienia. Co się tutaj dzieje? No to co? Misja ratownicza? Witaj, bracie. Żadnych wieści. Mam plan. Naprawdę? Norny. Byłaś u nich. Możesz je znaleźć? Pewnie tak, ale... Nie wiem, jak to miało... To panie losu w tych światach, prawda? Muszę je poznać. Możliwe, że nic ci nie powiedzą. Muszę chociaż spróbować. Gdzie ich szukać? W Midgardzie. Ale jeśli Atreus jest w Asgardzie, nie odzyskasz go bez pomocy armii. Powinniśmy ją zgromadzić. Tak, nic tak nie poprawia sytuacji, jak wszczęcie wielkiej wojny. Chłopak wydaje się pojętny. Może gdybyś dał mu trochę czasu. Ty też nie jesteś tu bez winy! Podsycałeś jego głupotę i niepewność. Nie pragnę wojny, ale jeśli Odyn porwał mi syna, wiedz, że nie cofnę się przed niczym. Twoje pobudki są jasne, Kratosie. Ale ty, Frejo?
wojna rozwiązaniem? Nie taką Freję znałem. Mam nadzieję, że Norny udzielą ci dobrych rad. Moje raczej na nic się tu nie zdadzą. Tyrze, stój. To nie jest dobra pora na kolejne podziały. Chodź, usiądź, proszę. Dlaczego milczysz? Szczerze mówiąc, dziwi mnie, że to właśnie ty chcesz szukać pań losu. Ale twój instynkt dotąd nas nie zawiódł. Znajdźmy Norny. Będąc szczerym, ostatnio jak spotkaliśmy jakieś Norny, było to w Grecji i je zamordowaliśmy, więc różnie się to może skończyć. Dobra, przeznaczenie, udaj się do Midgardu. Chciałem pomóc chłopakowi znaleźć odpowiedzi. Zawiodłem. Jaka jest jeszcze moja w tym rola? Ty, że jesteś w samym środku tego wszystkiego. Zawsze byłeś. To dlatego Odyn cię uwięził. Śmiertelnie się ciebie boi. Szczerze w to wątpię. Taka jest prawda. Nie chodzi tylko o przepowiednie. Nikt nie zjednoczył światów tak jak ty niegdyś. Nie jestem już tą samą osobą. Wiem, że tak się teraz czujesz. Ja też byłam kiedyś zagubiona. Więcej niż raz. Ale uwierz mi, można to pokonać. Niby jak? Znajdując cel. Droga do celu prowadzi do zrozumienia siebie. Mam zaakceptować przeznaczenie? Poprowadzić twoje armię w imię twojej zemsty? Jeśli walka o sprawiedliwość dla nas nie jest twoim celem, znajdź własne. Dla siebie. Żadnej odpowiedzi, Tyr, co? Czyżby użyła zbyt mocnego argumentu, zbyt przekonującego, ponieważ był bardzo dobry. Tyr jak na razie nie wydaje się mieć jakiegokolwiek celu. Z jednej strony chciałby się tutaj w jakiś sposób przydać, z drugiej strony sam nie wie, w jaki sposób mógłby to zrobić. Dlatego zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Może się przekona, może w końcu doprowadzi to do jakiejś przemiany w nim, może jednak zrozumie, że zjednoczenie tych wszystkich światów przeciwko Asgardowi to jest jedyne rozwiązanie, jakie możemy mieć. Z jednej strony rozumiem jego postępowanie, rozumiem Freję, każdy ma trochę inne podejście do tego wszystkiego. Kiedy będziesz gotów do szukania Norn, powiedz. Na razie odpoczywam. A to nie, nie przeszkadzaj sobie, możesz sobie tutaj jeszcze posiedzieć trochę, ja pochodzę i popatrzę. Mówiliście mi, że tutaj gdzieś jest jakaś biblioteczka, w której w ogóle można zobaczyć te wszystkie wiersze Kwasira, które zebrałem do tej pory, tylko nie wiem, gdzie ona się znajduje. Tutaj obstawiam? Mamy jakieś różne okładki. No mamy okładki, oczywiście, że mamy. Tam gdzieś widzę Horizona, mamy Ratcheta i Clanka. To jest chyba Uncharted, tak mi się wydaje. Te kolorki niektóre nic mi nie mówią. Tutaj mamy Astrobota. Tutaj mamy zbiór wszystkich tych wierszy Kwasira, które nawiązują do innych gierek. Sprytnie, sprytnie deweloperzy. No cóż, Norny. Nie wiem, jak panie losu mają nam pomóc w tej chwili. Może nam rzucą trochę światła na to, jak wygląda nasza dalsza przygoda. Jakby, co jest nam pisane, co się wydarzy, to, tamto. Kurwa, nie wiem. O, tyle pytań, żadnych odpowiedzi. Jeszcze jest ten moment, kiedy się zaczynają nawarstwiać problemy, a rozwiązań dopiero jakby szukanie nas czeka. Dlatego... Kurde, nie wiem. Jest tak dużo rzeczy dookoła, że zaczynam zamykać się w sobie i zacinać w jednym miejscu, ale nie mogę się zacinać, muszę ruszyć naprzód. Pogadajmy z Sindrim, co ma mi do powiedzenia. Boli? O! Tylko jak się martwię. Chyba oberwał trochę, jak Atreus się na niego rzucił. Atreus trafiłby do Asgardu? Wybacz, ale musiałbyś spytać Odyna. Kontroluje wszystkie drogi. Wiem, że masz wysokie mniemanie o naszej wiedzy na ten temat, więc pewnie cię rozczarowałem. Po prostu on jest zawsze krok przed nami. Odyn jest cholernie sprytny, tego nie można mu odmówić. Jest zajebiście inteligentny i pewnie ma zaplanowane absolutnie wszystko, co się tutaj dzieje. Amulet. Czy ja mogę jakoś zaupgrade'ować amulet? Nie wiem. Mamy coś dodatkowego do mocy w Anaheimu, ale na razie będę się trzymał tego zestawu, skoro go mam. I uwaga, czy ja coś mogę sensownego teraz zrobić? Coś dla Freyi, kolejne jakieś nowe akcesorium. Sam nie wiem, które będzie dobrym wyborem dla niej. Używanie runicznych przywoi na tych... A, to jest to. Nie, to ja tam tego nie chcę. Pancerz Freyi, szczerze? Wrócę chyba do tego pancerza, który miała wcześniej. Ona teraz jest zmienioną kobietą, która nie powinna zasuwać swoim starym, czystym stroju, który miała założony, kiedy była dla nas znana jeszcze jako wiedźma, a nie Freya w poprzedniej części, więc tego się trzymajmy. Nie mam za bardzo pieniędzy ani środków na jakiekolwiek większe
większe upgrade'y. Nie mam płomienia, nie mam mroźnego płomienia, nie mam płomienia chaosu. Specjalnych mamy coś nowego. A kolejne zaklęcia mogę sobie craftować, ale one... akurat wykraftowanie zaklęcia byłoby dobrym pomysłem. Relikty, nie relikty, kurwa, pancerz, amulet, amuletu nie mogę. Nie mamy klejnotu Yggdrasilu. Trochę muszę tych klejnotów jeszcze znaleźć do 9 poziomu. Mam ledwo 4, więc trochę rozwoju mnie jeszcze czeka. Tutaj kolejne jakieś akcesoria mogę tworzyć. Kiedy wszystkie runiczne strzały są wyczerpane, zadawane obrażenia zostają zwiększone. Strasznie konkretne są te buildy. Musiałbym naprawdę przemyśleć, co kupuję, co upgrade'uję, co wrzucam i jak walczę. Na szczęście na tym poziomie trudności nie jest to aż tak niesamowicie kluczowe. A co to kurwa jest za malowidło jakiegoś otwartego morza? Kto tutaj gdzieś widział jakieś otwarte morze? Nie wiem. Lecimy przed siebie. Koniec biadolenia, mamy cel, idziemy do Norn. Kratos ma intuicję, zaczekaj! Instynkt i wie co robić. Mam coś dla ciebie. Oho! Sindri! Aż się boję. Pomyślałem, że chciałbyś to odzyskać, zanim wrócisz do rozbijania się po świecie. O, nasza stara tarcza. Okej. Okay. W końcu naprawiona. A, tylko nie przesadź z tą radością. Nie ma za co. Zebrałam, czego potrzebujemy, by znaleźć Nornę. Ruszamy? Kurde, no mamy cel, strażnik. Tarcza podarowana przez żonę Laufey. Zobaczmy, co ta tarcza robi w porównaniu do pozostałych. Dwukrotnie wciśniesz, by wykonać ten, przełamać obronę. Oczywiście, że ma mniejszą obronę. O, ale interesujące. Ta jest tylko level wyżej, a ma 70-14, ta jest level niżej, ma 55. Sparuj atak, by następnie wciśnij R1, żeby wyprowadzić specjalny kontratak, co? Czyli to jest do specjalnych kontrataków. Jakiegoś tam właśnie napierdalania przeciwnika po dobrej kontrze. A, chyba tarcza kamienny mur w tej chwili całkiem nieźle się u mnie sprawdza akurat. Nidhogg. Czyny nie pozostaną bez konsekwencji. Ojojoj, Ratatosk krzyczy do Nidhogg, a Nidhogg nie ma, bo zabiliśmy ją. Wieluże. Ach, panie Kratosie, przepraszam. Zniknięcie pani Nidhogg wciąż zaprząta mój umysł. A, przyjaźnicie się? Nie tyle przyjaźnimy, co od dawna jesteśmy sąsiadami na drzewie. Żyła tu już, gdy się tu zjawiłem, a to było wieki temu. Na samą myśl, że coś miałoby ją rozdzielić z dziećmi. Okropne, po prostu okropne. Rozumiem, że nie pochwalimy mu się, że rozpołowiliśmy ją, a potem rozciągnęliśmy na dwa różne końce placu, na którym bezlitośnie obijaliśmy ją toporem i ostrzami. Tylko po to, żeby uwolnić Freję? Znaczy tylko, całkiem akurat sporo osiągnięcie, ale nadal. Raczej by nie zaakceptował takiego wytłumaczenia. Szef zamartwia się na śmierci, poci jak nut, a ty postanowiłeś walnąć sobie w dzwonki? Fajfus. Jak śmiesz Kratosa Fajfusem nazywać, wiesz co? Cholerny aspekcie wiewiórki, będę łoił kurwa w tego ile wlezie. Bong, bong, bong. No i nie przyszedł, bo się zamartwia. Nowa opcja dialogowa? Nie. No dobra, wybierzmy w takim razie nasz cel. Z jednej strony kusi mnie, żeby pójść do tych Norn, z drugiej strony mieliśmy teraz trochę fabuły, a mamy całkiem ważną rzecz do zrobienia w Alfheimie. Mamy tam elfickie sanktuarium do ogarnięcia. W Niflheimie tam jakaś skrzynka do otwarcia, tak bardzo mnie akurat nie jara. Mogę już podróżować do Muspelheimu za to, co? Jakieś zadania Tygiel. Wiecie co? Wyświetliłbym sobie mapę tego miejsca i chętnie bym zobaczył, co ja takiego dam radę tutaj zrobić, nie? Nie mogę jednak. Okej, okay, dobra. Jakby niby mogę iść do Muspelheimu, ale nie mam tam żadnego miejsca, do którego mogę pójść. Okej, okay, rozumiem. Mamy tutaj przeznaczenie w takim razie, ale mamy ten Alfheim. Kurde, Alfheim mnie strasznie kusi. Nie mam tylko zielonego pojęcia, gdzie ja będę miał cokolwiek do roboty. Tam mamy nasze zadanie. Za pustkowiami. Dobra, chodźmy sobie na razie do tej mistycznej bramy. Tym razem z Freją możemy sobie pojeździć po pustkowiach. Jako, że udało nam się pozbyć już tej burzy Alfheim. Wielkiej, to będzie git. Dlaczego? Musimy jeszcze dopiąć kilka spraw. Znaleźliśmy na pustkowiach Hawgufę, moja pani. Strasznie cierpiała. Uwolniliśmy ją, ale gdzieś pod zakazanymi piaskami jest uwięziona jeszcze jedna. Hawgufa? Nie widziałam ich od czasów dzieciństwa. Co jeszcze? W Alfheimie jest jeszcze ta elficka biblioteka. Prowadź. Przepraszam, czy faktycznie ta druga Hawgufa to jest kolejne zadanie, które muszę spełnić, tylko po prostu jeszcze go nie znalazłem? Tak to rozumiem w tej chwili. Mamy tutaj Sindriego. Naprawdę nadchodzi. Musisz zrobić zapasy. Na szczęście mam nowe towary. On faktycznie ma teraz coś nowego, co mi pozwoli wykraftować?
Lewiatana, tam rękojeści, żadnych nowych nie mogę zrobić. Tutaj mamy odwaga, sol, duchowe pasy. Nie, to nie ma niczego nowego względem tego, co sobie poprzednio zabrałem. W ogóle ciekawostkę mi tutaj zarzuciliście, związaną z tym, że walcząc z Freją u boku, faktycznie ten Kiry z Lundy i cały ten zestaw Lundy akurat działa całkiem nieźle, ponieważ Freja nakłada truciznę na przeciwników. Ona ma tą swoją chmurę, którą wypuszcza i generalnie łapie przeciwników tymi pnączami z ziemi i ich zatruwa. Tak więc czy to w sumie nie podziałałoby lepiej tak naprawdę dla nas? Trochę mniej obrony i witalności. Ma ten sam poziom, ale może by było całkiem nieźle. Ostatecznie, mimo iż ma to ten sam level, to mój ogólny level rośnie. Więc może jednak wrócę sobie na ten poziom, który powiedzmy dają mi te normalne karwasze. A nie, przepraszam, co ja pierdolę? Że ja porównuję jakieś tam zupgrade'owane rzeczy. Nie, nie, nie. To jak to ostatecznie wygląda? Nie, level pozostaje ten sam, zgodnie z przewidywaniami. Ale szczerze, chyba sobie jednak wrócę do tej Lundy. Zobaczymy. Może faktycznie skombowane z Freją to działa całkiem nieźle. Dalej tego i tak nie zupgrade'uję, ponieważ nie mam asgardzkiej sztabki. No nic, jak zmienisz zdanie... Tak więc cóż, wsiadajmy na nasze pieski i jedźmy przed siebie. Mam cholernie tutaj amulet, tak, 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 jakieś tam zaklęcia. Przebij mi to. Pieczęć spadającej gwiazdy. Śmierć przestworzy. Atut aktywny zwiększa obrażenia od wszystkich wykonywanych przez Kratosa ataków. Śmierć przestworzy. Strasznie konkretne. Aha, tutaj widzę, rozumiem, muszę jeszcze spełnić chyba wymóg danej statystyki, żeby w ogóle to było aktywne. Pojebane są te wszystkie rzeczy w amulecie, naprawdę. Co chwilę coś nowego. Atreus sobie, kurwa, śpiulka w Asgardzie, a my jeździmy po świecie, rozwiązujemy problemy. Z jednej strony dobrze mówi Tyr, że Atreus nie jest głupi, Freyo, i powinniśmy mu dać chwilę, ale... Dlaczego Freyr był tu tak uwielbiany już od czasu pierwszej wizyty? Bo ta wizyta miała miejsce wcześniej niż myślisz. Okej, czekajcie. Zanim pozwolę im dokończyć, to chciałbym sobie to dodać do mojego kompasu. Ewidentnie tutaj jest ścieżka, którą teraz damy radę przejść, ale też... Czy ja mogę dać mój własny znacznik w to miejsce? Nie mogę, ale i tak muszę tam pojechać, ponieważ mało kruk tam jest. Wie, ale Freyr był jednym z pierwszych gości w Alfheimie. We wczesnych dniach podróży między światami. O, wtedy mnie tu jeszcze nie było. Kontynuuj. Przez długi czas wierzyliśmy, że wszyscy giganci zginęli w powodzi, póki jeden nie zjawił się w Vanaheimie. Miała na imię Ger. I przybyła, by nauczyć nas tajemnic podróży między światami dzięki Bifrostowi. Freyr natychmiast się w niej zadłużył. Zawsze marzył o podróżach. I wreszcie zjawił się ktoś, kto mógł naprawdę pokazać mu drogę. Wyruszyli więc razem, zwiedzając drzewo świata, od korzeni po gałęzie. Ale pewnego dnia nadeszła pora powrotu Gerf. Freyr był zrozpaczony. Postanowił więc dokonać czegoś wielkiego, by ją odzyskać. Wyznaczył sobie najtrudniejszy cel, jaki tylko mógł. Chciał być pierwszym, który znajdzie niezbadane źródło światła Bifrostu. I udało mu się, choć dość przypadkowo. Freyr wierzył, że lepiej mu się podróżuje, gdy zażywa mocną mieszankę ziół Vanów. Jego podróże były wielowymiarowe. No i udało mu się dostać z drzewa świata wprost do Jeziora Dusz. Elfy nigdy wcześniej nie widziały, jak ktoś z niego wychodzi, więc zwrócił na siebie uwagę. O, ale musiały mieć miny! Nie wiem, czy musiał użyć swojego uroku, czy po prostu z miejsca przyjęły, że jest wielkim bóstwem, ale nie wyruszył w tę podróż, by szukać odpowiedzialności, więc nie zabawił tam długo. Tak czy siak, legenda o jego objawieniu była przekazywana kolejnym pokoleniom elfów. I przetrwała nawet wielki podział na światło i ciemność. Kiedy więc w końcu powrócił, jako jedyny mógł uzyskać zaufanie obu stron i pomóc zaprowadzić pokój. Problem w tym, że obie strony ufały tylko jemu, więc pokój mógł trwać tylko tak długo, jak długo Freyr go pilnował. Jako, że nie było widać końca Wielkiej Wojny, podejrzewam, że nie mógł oprzeć się perspektywie zawarcia jakiegokolwiek rozejmu. Nawet za cenę objęcia władzy. Jezus Maria, jakie dzikie są opowieści o tych bóstwach, naprawdę. Takie przygody przeżywają, a ja tu tylko, kurde, po kruka przyszedłem i oczywiście nie potrafię w niego trafić. Teraz? Kurwa, kruku, nie denerwuj mnie. Tyle odcinków temu dowiedziałem się o tym, że cię tu zostawiłem, to chociaż zgiń teraz w pokoju. 17 z 48. Boże, jeszcze 31 kruków. Myślałem, że śmierć skutecznie pozbawiła mnie apetytu, ale ciągle wraca do mnie zapach potrawki Tyra. Z
tego wszystkiego, aż przypomniały mi się moje ulubione potrawy. Kaszanka, haggis z brudnią. Owsianka z miodem. A co z tobą, bracie? Jest coś, za czego smakiem szczególnie tęsknisz? Oliwki. O! Niby jest oliwek. Nie wiecie? Kurwa, nie mają tutaj oliwek. A w Grecji to nie tylko je wpierdalali, ale też jeszcze robili z nich nagrody. Jakieś tam te liście oliwne. Szaleje kolejna burza. Kurwa mać. To znaczy, że... Kolejna hawgufa. Kolejna hawgufa, oczywiście. Teraz damy radę tutaj przejść i odblokujemy chyba jeszcze większy obszar tego Alfheimu. Dobra, schodzimy w takim razie. Dwie różne rzeczy będą tam chyba do roboty, co? Tu kolejne zadanie mi się odblokowuje. Alfheim jeszcze potrzebuje trochę pomocy. Wygląda na to, że światła zamknęły tę część pustkowi. Dlaczego? Na szczęście pewna wspaniałomyślna bogini wzmocniła nasze magiczne dłuto, które otworzy nam drogę. Jej, faktycznie mamy szczęście. Może jaką oni fajną relację teraz mają. Zakazane piaski. Według Bailey to sporne tereny. Tej burzy nie unikniemy. No to jak jej nie unikniemy, to musimy w takim razie coś na nią zaradzić. Nie, to był znaczek tego samego questa, ale kto wie. Może to jest ten sam quest i dla tych elfów, które były w Vanaheimie i jednocześnie też... uwolnienie tej całej hawgufy może się z tym wiąże. To się okaże dopiero zaraz. Czy to będzie kolejny wielki obszar, czy po prostu sieć jaskiń? Z Freyrem odwiedzaliśmy ten świat dawniej, w dzieciństwie. Pustynia była wtedy zdrowa i pełna życia. Obawiam się, że te czasy minęły już na dobre, a nasze wysiłki są daremne. To słuszna obawa. Do uleczenia tej ziemi potrzeba czegoś więcej niż dwóch śpiewających hawgów. Ale muszę wierzyć, że na dłuższą metę działamy na korzyść Alfheimu. Też mam taką nadzieję. Biorąc pod uwagę, że potencjalnie zbliża się rozpierdol taki całkiem apokaliptyczny, to kto wie, czy uda nam się komukolwiek pomóc. Ale tak, mamy kolejny wielki obszar w tej chwili do zbadania. What the fuck? Poszukajmy jakiejś drogi pod ziemię. A, zdecydowanie. Pierwsze, co zrobię, to jest ta cholerna hawgufa, ponieważ... No właśnie, pieśń piasków rozpoczęto. Rozumiem, że pieśń piasków to jest przysługa związana z tą hawgufą. Może najpierw hawgufę by zrobić? Wydaje się to być jeszcze poważniejszym zadaniem. Tak więc proszę to prześledzić, droga gro. Mapa, gdzie będzie? Aha, muszę sobie sam znaleźć jakąś jaskinię. No dobra, to znajdźmy w takim razie jaskinię. O wiele przyjemniej i prościej będzie się tutaj podróżowało, kiedy będę już miał cokolwiek tutaj, znaczy jakąkolwiek widoczność. Widzę jakieś wejście! O proszę, tutaj mamy jakąś jaskinię, faktycznie. Szybciutko do środka i lecimy. Czy to będzie to? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, ale mam taką nadzieję. Kolejna wielka, niebiańska meduza do uwolnienia. Kolejny teren do uratowania. Nie doceni naszą pracę na pustyni. Ciekawe, czy wie, jak kiepski los spotkał ten świat bez niego. Ano, ponowne usłyszenie pieśni piasków to prawdziwa gratka. Nawet jeśli to wersja solo. Będzie duet, kiedy uwolnimy tę hawgufę. No właśnie, uwolnienie hawgufy to będzie przepotężne wydarzenie dla całego Alfheimu, dlatego jak najbardziej bardzo chętnie. Która? To nie dzieło ciemnych elfów. Wygląda mi to na opuszczoną pradawną osadę, zbudowaną przed powstaniem Studni Światła. Więcej materii gniazd. Jesteśmy na właściwej drodze. No oczywiście, że będzie tutaj pewnie tona mrocznych czy tam ciemnych elfów do rozwalenia, ale jest to poświęcenie, na które ja jestem gotów. Mam nadzieję, że oni też. Oni nawet nie ogarniają, że my pomagamy ich światu. Hawgufa, wielka meduza, hopie, słyszałeś kurwa kiedyś o tym? Takie cuda potrafi tutaj robić. Co ja mogę zrobić z tym? Co to kurwa jest? Materiał, z którego powstaje miasta, jest wrażliwy na dźwięk. O, okej, okay, intrygujące. Boże, jakaś taka wielka... Nie wiem, zastawka wręcz zrobiona z ciała, którą mogę sobie kurwa otwierać i nie otwierać. Dobra, ej Freya, zapraszam tutaj, darzę w to diabł. Pomyślałam, że brak światła Alfheimu jest jakąś anomalią. Ach. Nie zdawałam sobie sprawy, że przesłania je materia gniazd. Tak, a gdybyśmy spytali ciemne elfy, powiedziałyby, że anomalią jest ta kolumna światła po środku świątyni. Spójrz tylko, jak stare są niektóre z tych powierzchni. Znacznie starsze niż Studnia Światła, a nawet nasza uwięziona hawgufa. To naprawdę empatyczne podejście, Mimirze. Wiesz, kiedy przez kilka zim powisisz sobie u pasa krzepkiego boga, zaczynasz dostrzegać różne punkty widzenia. Przepraszam, ale jak się mogę dostać do tej skrzyni, która jest tam na dole? Bo niezwykle jest to kusząca dla mnie perspektywa i mam wrażenie, że dzieli mnie od tego jeden dobry chwyt albo przeskoczenie w odpowiednie miejsce. Przed chwilą przy Atreusie się przekonałem, że może jednak jest więcej opcji na podróż tutaj, ale no...
Kurwa, sam nie wiem. Nie, tam są chyba jakieś drzwi, które być może dam radę rozwalić w jakiś magiczny sposób. Nie, chyba jakoś inaczej tam dotrę. Dobra, to nieważne w takim razie. Kratos, czy ja dam radę stąd się ruszyć? Nie, muszę polecieć tam, żeby wrócić tutaj. Dopiero wtedy się chwyci dalszej krawędzi. Chociaż, kurwa, no nie, nie mogę. Próbowałem zejść w dół, ale gówno mi to dało. Dobra, leć tutaj, żeby wrócić tam. Kontynuujmy w takim razie przez jaskinię. Nic więcej tutaj nie zdziałam w tej chwili. Boże, zaczyna się tutaj teraz tyle opowieści pojawiać na temat przeszłości tych światów, Hafgufy, Freyra i tak dalej, że powoli się zaczynam gubić w tym, co mówią, aczkolwiek robię, co mogę, żeby tutaj po prostu zamknąć pizdę, żebyście mogli wy posłuchać tego, co jest tutaj mówione. O, okej. Okay. Załatwione. Tak, pamiętam jeszcze, że mogę odbijać tutaj topór, okej? Okay? Aż tyle jeszcze z mojej głowy nie wyleciało. W Alfheimie dużo rzeczy tutaj się opiera o odbijanie topora. Tutaj, a kurwa, mówiłem! Wróg za mną, Kratosie! Wróg za mną, Kratosie? No dobra, żaden problem w takim razie. Atreusem, o, już tęsknię za strzałami Atreusa, które tak szybko likwidowały przeciwników. Tam będzie jakieś gniazdo cholerne? Nie, poziom brązowy zabij pełzacze. Czy ja mogę zabijać te pełzacze tutaj w nieskończoność? Dobra, tutaj na, o właśnie, na stówę jest kurwa gniazdo, oczywiście. Tak, 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 za mną, ty się tam nimi zajmij, tylko żebym nie wpadł w jakieś wybuchy cholerne. Najbardziej denerwujący aspekt tych pełzaczy. Tam do góry, czy ja mogę wejść? Nie, zszedłem stamtąd. Mówiłem wam, kurwa, że w God of War, że chowają skrzynie w miejscach, do których trzeba się odwrócić po zeskoczeniu? Kurwa, ja to jednak mam gamerski instynkt, odziedziczany z pokolenia na pokolenie. Kai, moja Hafgufa! Kurwa, to jest ważne pytanie i ma ważne rzeczy tutaj do zrobienia. A tutaj rozumiem, jakiegoś stworka mamy. No dobra. Jolo bolo! Uhu! Proszę, jakie lodzenie ma tutaj miejsce. Skialpa! Zdecydowanie skialpa, poproszę. Dobra, tutaj jeszcze jeden był. Halo. Jezus, czy on wlazł na jakąś ścianę? Ta, zdecydowanie wlazł na ścianę i chce we mnie strzelać. Gdzie on się teraz przykleił? Halo! No właśnie, o Boże, on sobie skacze z kolumny na kolumnę. Dobra, chodź no tutaj. Cyk. O, myślałem, że robię jakieś fajne combo, ale nic bardziej mylnego. O, teraz robię fajne combo. Szkoda, że był tylko jeden typ i nawet tego nie poczuł, kurwa. Tak szybko umarł. Jesus. Gdzie ten grzmot? Tutaj. Bąk. Dziabło go w ogóle? Jezus Maria. A te pełzacze są cholernie denerwującymi przeciwnikami. Dobra, super combo obrotowe. Zajebiście i wykończenie. Latam tak nieporadnie, kurwa, zabijam po dwóch przeciwników naraz, nie wiem co się dzieje. Dam radę w tamtego rzucić? Nie, nie dam rady, oczywiście. Uhuu, obra, zajebiście. Żonglerka, ten strzela we mnie jakimś gównem, ale mogę to zdetonować. Jo, lodowe grzmotnięcie, perfekcyjnie. Hehehe. Tak, tak, miałem używać ostrzy chaosu. Ktoś ostatnio napisał komentarz, że no, Tivold, jesteś naszą suczką i tak będziesz używał ostrzy chaosu. Kurwa, specjalnie dla tego widza nigdy już nie użyję ostrzy chaosu. Dobra, kłamałem. Użyję ich teraz. Co prawda, tak jak mówiłem, moja siła jest bardzo mocno zależna teraz od tego, jak sobie radzi moja siła, a siła się przekłada na lewiatana, nie na ostrza. Nie mam za dużo wpakowane w tej chwili w runy. Jo! Dobrze, perfekcyjnie udało się go tutaj ładnie podbić. Hehehe, głowa obcięta. Bye bye! Ostatni przeciwnik, no dobra. O kurwa, dobra, ten jest chyba szybki. Olimpijczyk? Skacz, Kratos! Huu, o, idealnie. Nawet się nie spodziewałem, że będzie tak idealnie. Ogień! Oho, dobra, zajebiście. Chciałem wrzucić jakiś ciekawszy ruch do tego combo. Terytoria Alfheimu często zmieniają władców. Tak się wydaje. Beggwir wspominał, że te ruiny mają dla elfów światła znaczenie historyczne. Pewnie mają powstrzymać intruzów. No, przynajmniej próbowały. W jednym miejscu mordowałem elfy ciemne, w drugim miejscu morduję elfy światła. Generalnie mam cały komplet zamordowanych rodzajów elfów we wszystkich moich przygodach w Alfheimie. Nieważne na których pustkowiach. Nikogo nie oszczędzam. Ten trup na dole raczej by się z tym nie zgodził. A co tu jest takiego napisane? Najpierw bym się chciał dowiedzieć. Nie. O Boże, znowu kurwa te cholerne zadania ratatowska. I teraz mi tego kurwa nie wyświetli. Pokaż w kodeksie! Pokaż w kodeksie! Kurwa, nawet nie zdążyłem przeczytać, co dokładnie to było. Jak to się nazywa? Wiedza o świecie, odczytane runy? To są runy? Chyba runy? Ale czy to będą te? Nie wiem. I znowu tego kurwa nie znajdę. A na pewno nie pamiętam wszystkich, które zebrałem, żeby przejrzeć po jednym i zobaczyć. O, tego nie widziałem! Dzięki, gro. Naprawdę, najpierw powinno wyświetlać, co zdobyliśmy, a potem po cichu wyzwanie, które jednocześnie dzięki temu zrobiliśmy. O wiele sensowniejsze by to było.
Dobra, przejdźmy przez dziurę, co będzie po jej drugiej stronie. Nikt nie wie. Więcej elfów do zabicia? Wielka kosmiczna meduza do uwolnienia? Nie, materia gniazd i kryształy do poodbijania. Dobra, moi drodzy, potężna misja nas tutaj czeka w tej chwili w Alfheimie. Ja ciekawy jestem, czy uda mi się... Przepraszam, dźwiękowa strzała na to podziała? Nie. A jak to mega potężnie pokroję? Nie, też nie. Ewidentnie wymaga jakiegoś sensownego odbicia. Ale nie bez powodu znajduje się tutaj to. Co my tam mamy? Wydaje mi się, że to mogę poobracać, żeby potem jakoś się od tego odbić, co? Ale czy jest z którejkolwiek strony? Jest kryształ z tamtej strony. Dobra, czy to się teraz ładnie odbije? To się teraz ładnie odbije. Żeby zniszczyć materię gniazda, musi być nasączone światłem, a światło jest obecne właśnie w tych kamieniach, więc kiedy ja się odbiję, światłem napełnia się topór i kroi przeszkody. Dobra, Hafgufo. Jo cię jeszcze, kurwa, uratuję. Jakoby jestem Kratos, tak ty będziesz Hafgufo uratowana w kolejnym odcinku, prawdopodobnie. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, a ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.